to dzisiaj po raz pierwszy pojechałeś jako prowadzący parę, no i ten mecz chyba nie tak ułożył się, jak tego oczekiwałeś. Niepotrzebne zamieszanie z tą zmianą. Prowadzącym parę było się w poprzedniej epoce, kiedy kaski czerwone, żółte były przywilejowane, że ciągle startowały z wewnętrznych pól, a teraz i tak każdy startuje z każdego pola, także widocznie cel trener i kierownik mieli w tym, ale dla mnie to jest generalnie bez różnicy. No oczywiście 5 i 3 bonusy bodajże. No nie jest zły wynik, ale po takim meczu jak ostatnio na pewno jest duży niedosyt. Przed pierwszym biegiem zmieniłeś motor tuż przed samym startem, czyli coś było nie tak. Widać, że te maszyny dzisiaj na tym torze trudnym nie chodziły tak jak powinny. Akurat z tego silnika z ubiegłego tygodnia skorzystać nie mogłem, ale jechałem 3 biegi na jednym motocyklu i niepotrzebnie, szukając jakiejś lepszej opcji w ustawieniach, niepotrzebnie na czwarty bieg skusiłem się na zmianę motocykla i niestety, ale było jeszcze gorzej. Dzięki. Kolejny mecz zakończył w 15 biegu. Podejrzewam, że tutaj atmosfera w parkingu była bardzo gorąca. No tak. Nie jest lekko. Duży szacunek dla Rzeszowian. Postawili nam wysoką poprzeczkę. Musieliśmy się nieźle napocić. Dobrze, że przechyliliśmy szale na swoją korzyść w tych ostatnich biegach. Czy czujecie, że ten tor zielonogórski jest dla Was dużym atutem w tym sezonie? Znaczy ja ten tor uwielbiam. Czy jest on atutem? Na pewno wymaga dużo pracy, tak jak każdy tor. Kwestia rozpoznania, spasowania, warunki pogodowe. No, początek sezonu jeździliśmy ciągle po upadach, także było inaczej. Zależy, na jakiego komisarza się trafi przed meczem. Także to jest już generalnie loteria, ale wszystko jest do zrobienia. We'll be right back.